Witam Państwa na moim kolejnym filmie. Tym razem przedstawiam na nim cykl rozwojowy Ikry Zbrojników z Trisomaticis Festivus. Szczęśliwie zbrojniki targu odbyły na przedniej szybie akwarium taliskowego i Ikra rozwijała się bardzo dostępnie i było ją łatwo zobrazować dzień po dniu. Piękne zbrojniki, często nazywane też na zachodzie prawdziwymi glonejatami, nie tak jak u nas, bo rzeczywiście one żywią się pokarmem roślinnym, zarówno zbrojniki bardzo młode tego gatunku, jak i też dorosłe. Do niedawna był ten gatunek nazywany jako Trisoma festivum. Obecnie została wykonana rewizja tych gatunków. Też ostatnio publikowałem artykuł na ten temat. Analiza wyników badań genetycznych, chociażby znaczenie dla nazewnictwa ma tutaj pasmo górskie Andów, które stanowi naturalną granicę, barierę, naturalną granicę rozdzielającą rodzaje Trisoma i Trisoma tictis. Po obu stronach pasma rozwinęły się dwa odrębne genetycznie rodzaje i dlatego też postanowiono je nazywać na nowo, zamiast Trisoma festivum, obecnie stosowana nazwa to jest Trisoma tictis festivus, natomiast w przypadku popularnej również u nas Trisoma tictis aureus, dawniej nazywano ją Trisoma aureum i ta ryba potocznie nazywana jest, znaczy ma taką nazwę polską, Trisoma złocista. Piękne zbrojniki, aczkolwiek młode, bardzo problematyczne w odchowie. Relatywnie łatwo podchodzą do tarła, natomiast już odchować młode niekoniecznie jest tak prosto. Trzeba się tutaj troszkę natrudzić, troszkę popróbować metodą prób i błędów, jaka metoda stosowana będzie optymalna. Nie od pewnego czasu udaje się ten gatunek z powodzeniem rozmnażać i też dużą ilość młodych odchowałem już. Tutaj mogą Państwo też zobaczyć poza ikrą już podrostki tego gatunku, starsze, młode, które są w różnym wieku i też bardzo dobrze z rodzicami funkcjonują. Te ryby, ogólnie te zbrojniki są bardzo ciekawe, jak chodzi o zwyczaje. Bywa tak, że samiec, który, jak Państwo widzą na filmie, dosyć długo zajmuje się ikrą, że jest głodny, no to wtedy często brat go zastępuje w pilnowaniu ikry, a też bywa też, że młodsze potomstwo też tam sprawuje pieczę. Nie jest to zbrojnik generalnie agresywny, też pożyteczny, bo zajmuje się właśnie zjadaniem resztek roślinnych. Mnie osobiście bardzo się spodobał w Niemczech, jak byłem na jednej z niemieckich hodowli. Tam do niemieckiego hodowcy nabyłem moje obecne tarlaki. Ryby relatywnie proste w pielęgnacji. Jak na ryby tropikalne z Ameryki Południowej. Trzeba też pamiętać oczywiście o częstych podmianach wody i też no, jeżeli chcemy odchować młode, to też muszą mieć w akwarium reszki roślinne, którymi mogłyby się pożywiać. Bardzo dziękuję Państwu.